Nasze spotkanie nazywa się pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy. Złożony został wniosek formalny, który został przegłosowany. I bardzo proszę o uszanowanie tego głosowania, jak również treści. Proszę. Przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego. Podkreślam, że uchwały tutaj regulujący dokument pracy Rady Dzielnicy zezwala na rozszerzenie przyjętego porządku obrad. Porządek obrad nie jest... Są ukonstytuowani się. Ja nie chciałbym wchodzić w spory prawdę, bo my mamy zamiar współpracować ze sobą, ale nie może być, że ułożony jest scenariusz i my go realizujemy. Po prostu trzeba trzymać się tego, co jest zapisane. Przewodniczący wybrany obejmuje prowadzenie i wtedy można rozmawiać o dalszych procedurach. Jeżeli państwo z marszu już macie wszystko ustalone, no to my jesteśmy niepotrzebni po prostu. Przepraszam panowie, opieram panu głos. Nie chcemy pracować. Przepraszam bardzo, opieram w momencie panu głos. Natomiast mamy uchwałę, która reguluje tego typu spotkanie. Ja bardzo bym prosiła o stosowanie się do litery prawa. Natomiast, tak jak powiedziałam, pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy również może być rozszerzone i taki wniosek został przez państwa przegłosowany. Ja pozwolę sobie przedstawić dokument, na podstawie którego przybyliśmy tutaj do ratusza. Przepraszam, na odwrocie jest podpis przewodniczącego. Zgadza się. I jest tutaj zaznaczona chyba historia, ślubowanie, wykonanie wyboru. I czy to jest, i to czy jest pan mnie nie słucha, czy tylko mi się pan wydaje? Czy się nie rozumiem? Jesteśmy w tej chwili. Przyjęcie porządku obrad. Tak, i na tym punkcie się skupimy. Tak jak powiedziałam, został zgłoszony wniosek formalny o rozszerzenie tego porządku obrad, więc teraz proponuję państwu głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, tego rozszerzonego porządku obrad, o punkt właśnie związany z wyborem przewodniczącego i zarządu. Teraz za porządkiem całym. Najpierw wniosek formalny, który został przyjęty. Teraz głosujemy przyjęcie porządku rozszerzonego porządku obrad. Kto z państwa, kto z pan i panów radnych jest za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki w górę. 9 za. Kto z państwa radnych jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? W głosowaniu jawnym został przyjęty porządek posiedzenia. W związku z tym, jeśli państwo pozwolicie, przejdę do punktu 4, czyli do wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy. Tutaj będziemy mieli okazję przeprowadzić głosowanie tajne. Odbędzie się ono w oparciu o paragraf 10 ustęp 1 statutu dzielnicy. Wybór, przypomnę, przewodniczącego Rady Dzielnicy odbywa się bezwzględną większością głosów. W obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Jesteśmy wybrani wszyscy. W związku z powyższym bardzo proszę o zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Dzielnicy. Bardzo proszę. Ja chciałem jeszcze zgłosić, że byłem poczętego wiceprzewodniczącym zarządu i chciałem zgłosić kolegę Piłka, który był wiceprzewodniczącym Rady, który jednocześnie jest już kolejną piątą kadencją 2001 roku i osoba, która jest no, niezwykle zaangażowana w pracę całej naszej Rady Dzielnicy. Myślę, że chyba przez te wszystkie kadencje, które przetoczyły się przez ten czas okres, no, była to osoba, jest to osoba, która no, dla mnie jest najbardziej wiarygodną. Poza tym osoba, która ma ogromne doświadczenie, wiedzę w tym zakresie i myślę, że niezależnie od tego, jakie ustalenia nieformalne tutaj państwo podjęliście, bo myślę, że można w ten sposób powiedzieć w tym momencie, już ukrywać się. Wybór osoby, która wcześniej nie funkcjonowała w tych strukturach, będzie stratą czasu dla Rady Dzielnicy na 2 lata. Bo niestety ta osoba będzie musiała się 2 lata uczyć i Rada przez to niestety straci w wielu punktach, w wielu miejscach. W związku z tym
apeluję jeszcze raz do Państwa, jeżeli dokonamy wyboru osoby nowej, ja nikomu nie chcę naprawdę nic wymówić, może to być osoba wiceprzewodnicząca, ale jeżeli dokonamy takiego wyboru, Rada nasza cofnie się o kilka lat wstecz i po prostu wiele spraw, projektów, które myśmy rozpoczęli w tej kadencji, w poprzedniej kadencji, sprawy te po prostu legną. Zgłaszam formalnie pana kolegę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja zapraszam pana przewodniczącego, panie przewodniczącego południowy, pana radnego Krzeduckiego. Z następującym powodem. Pan Krzeducki jest osobą, która uzyskała największą ilość głosów w całej naszej dzielnicy. To jest jakby punkt wyjścia. Co oznacza, że został obrażony zaufanie większości głosujących. Kategorię wieku odłożyłabym tutaj jako nieistotną, albowiem bardziej cenię predyspozycję i zaangażowanie niż wiek i doświadczenie. Jestem osobą doświadczoną, bardzo chętnie pomogę panu Strzeduskiemu, jeżeli będzie taka potrzeba i taką wolę on wyrazić. I myślę, że większość z nas, osób, które już dysponują pewnym dorobkiem i pewnym doświadczeniem, również postawi na osobę młodą, prężną, która jest niezwykle zaangażowana w sprawie dzielnicy. Pan Radosław przekonał mnie do siebie niesamowicie wcześniej. Wielkim zaangażowaniem, kompetencjami również. Jak widać, wszystkie schematy postępowania związanego z i wyborami są bliskie. Sprawy dzielnicy, o których rozmawialiśmy przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, również bardzo mnie przekonała, to samo oddałam na niego głos. I wydaje mi się, że droga i wykształcenie pana Strzeleckiego udostępniają go do tego, aby zajmował to stanowisko przez długie lata, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury, które chcielibyście państwo zgłosić? Można by zadać pytanie jeszcze panu, bo jakieś uzasadnienie zgłosić. Przepraszam bardzo. Ja za chwilę zadam państwu pytanie, czy zgadzacie się, czy pan Bóg zgadza się na kandydowanie na przewodniczącego? Tak, ale chciałbym powiedzieć kilka słów, jeżeli pani posłucha zapytania, powiedzmy tak, ale to ma różne, że tak powiem, odbicia i odczucia, także jeżeli państwo pozwolicie, to kilka słów powiem. Mnie tylko interesuje sprawa służenia mieszkańcom całej dzielnicy, szczególnie tym, którzy po prostu na nas głosowali. My mamy ujęcie wszystkiego, że tak powiem, w propozycjach do budżetu, o czym może na stronach internetowych nie było zajęte. Mnie bardzo cieszy to, że są młodzi i chcą kandydować, bo to jest bardzo istotne. Zmiany są również przydatne, ale ja znam, że tak powiem, też już chwilę pana Skrzetuskiego i trudno byłoby mi powiedzieć jakieś niewłaściwe słowo. My po prostu jesteśmy nieco fanami sportu żużlowego i stąd się troszkę znamy, po prostu co najmniej ja wiem na temat, że tak powiem, zaangażowania działalności na tej niwie przez pana. Ale to pozostawiając, dla nas jest szereg spraw istotnych, które trzeba, że tak powiem, w Radzie Dzielnicy Dziuby Południowe pilotować i, że tak powiem, za tym chodzić. Do tego jest potrzeba czasu. Ja jestem od 1966 roku związany z Lublinem, znam otoczenie dżubów południowych i tak dalej. No, szereg spraw mamy do załatwienia. Jesteśmy w tej chwili w fazie i tutaj, jeżeli państwo pozwolicie, może być coś na temat bądź nie, ale to są nasze już spotkania. Mamy tutaj państwa radnych, panią Rywkę, pana Madejka. Zwracałem się, prosiłem o poparcie nas w sprawach powstania dzielnicowego klubu kultury. To jest istotne. Nie przeczy to absolutnie powstaniu domu kultury na Dżubach Południowych, bo pod tym kątem rozmawialiśmy już od poprzednich kadencji, gdzie były nawet plany okazywane. Ja pani kolegie mówiłem o tym, może to są akurat nie te działki, ale my, jeżeli nie podejmiemy spraw radykalnie, działki zostaną przejęte przez deweloperów i na końcu, tak jak ta ostatnia, może w okolicach Perłowej czy Zanusza Sirowej. Jeżeli chodzi o to, dlaczego kandyduję, nie dla medali, nie dla orderów, nie dla żadnych zasług, tylko dlatego, żeby popilotować pewne rzeczy i poprowadzić Radę w takim kierunku, żeby pewne rzeczy u nas również
były odzwierciedleniem faktycznym, a nie iluzją, jakąś iluzją osób, gdzie ja będąc w ratuszu spotykałem się, że my na Czupach Południowych mamy wszystko. Jeżeli nie będziemy działać w jedności na rzecz naszych Czupów Południowych, pewne rzeczy będą nam uciekać. Sprzyjają nam bynajmniej w tym okresie nasi radni miejscy. Jest 5 osób w tej radzie i wydaje się, że pewne rzeczy można, chociaż były w pewnym okresie może zaniechane, a szczególnie to, co mówimy o tym naszym Domu Kultury, one były zaniechane, bo było szereg działek, gdzie można było te lokalizacje i może przychylność miasta ująć, ale Rada po prostu działając opierała się na innych założeniach. Mamy niedokończony park Jana Pawła. Część wschodnia jest po prostu w lesie. Złożyłem apel. Jest szereg rzeczy, gdzie pilotujemy, mamy przychylność pana prezydenta i radnych, może akurat to się uda i nie kandyduję tylko dlatego, żeby być przewodniczącym, ale żeby również za tymi sprawami chodzić. Być na posiedzeniach Rady Miasta, być tam, gdzie jest potrzeba, słuchać mieszkańców i przekazywać sobie nawzajem informacje. Nie może być, proszę Państwa, ukrycia, że ja coś załatwiam, powiedzmy, to jest złe słowo, ale takiego używamy w potocznym języku, że ja coś załatwiam, a o tej sprawie nie wie pan Miszczak, nie wie pani Przewicka, nie wie pani Kolewa, czy przewodniczący zarządu, który ewentualnie będzie wybrany. O tych sprawach trzeba się informować, trzeba wiedzieć, co robimy, w jakim kierunku idziemy, co możemy pokazywać. Ja się bardzo cieszę, że jest również pan Wiśniewski, prawdopodobnie też również wspomoże nas w sprawie prowadzenia strony internetowej, jeżeli, bo mieliśmy całą częściowo, ale to nie odzwierciedla naszej pracy. Nie chciałbym mówić o jakichś zasługach szczególnych, ale naprawdę są pewne rzeczy poczynione, pewne są jakby pozostawione nieco i trzeba w tym kierunku iść, żebyśmy nie musieli od pierwszego dnia prowadzić ze sobą jakichś wojenek podjazdowych, dlatego że ani nie jesteśmy partią i raczej w radach dzielnic radziłbym jakoś ten starszy pan, żeby od tego odchodzić, żeby pójść w kierunku przyjaznego spojrzenia na wszystkich, kto tam mieszka, i dyrektor szkoły, i dyrektor Domu Pomocy Społecznej, powiedzmy, ksiądz proboszcz i tak dalej, żeby te wszystkie osoby z nami, komisariat i powiedzmy dzielnicowy, czy nawet straż miejska z nami współdziałała. To musi być i to musi być czynione. Dziękuję. Jeżeli zechcecie Państwo, to jest Wasza wola, jeżeli macie ustawione, niech każdy głosuje jak uważa. Ja wiem tylko, kończąc, że mamy przewodniczącego Rady i dwóch przewodniczących. I to powinno być, tak jak powiedziałem poprzednio, widok, Oręba, Górki. Ja przepraszam, bo u nas się zrobiło rozdrobnienie, były dwie komisje obwodowe, że tak powiem, na Perłowej i w Szkole Podstawowej. 51 będę dopytywał, dlaczego tak się stało, bo może łatwiej było, że tak powiem, dojść mieszkańcom do głosowania. Ale dzięki temu pani Bicka też z urzędu chyba się pożegnała. Także zobaczymy w perspektywie, jak to faktycznie jest, bo jest to w pewnym sensie niezasadne osiągnięcie. Bardzo dziękuję panie Wiesławie za wyrażenie zgody do kandydowania. Czy pan